Niezła próba Kaiser Ice Team, ale tym razem wam się nie uda. Nie wiem czy wiecie, ale był update do Kaiser Ice'a i już to był drugi raz, kiedy zrobiono zamach na naszą serię w Chinach. Ale tym razem się nie daliśmy. Dzięki opatrzności kaiserowskiej nie daliśmy się i tym razem safe przetrwał. W sumie nawet nie jestem pewien co on zmieniał. Coś chyba Kanadzie pozmieniali, jakieś pierdoły pozmieniali, ale generalnie możemy grać dalej. Dziękuję panie Kaiserze, że możemy dokończyć wspaniałą serię o Chinach, ale było blisko, tak? Ale tak czy siak trzeba się streszczać, bo nadchodzi DLC, piękny, upragniony DLC, więc chwała Paradoksowi za tego DLC-ka. Naprawdę, na pewno go kupię. Także musimy się streszczać, ja chyba sobie dogram tą serię do... Co tu Belgia robi w Birmie? Co? O Boże, nasze syndykalisty upadają. No nic, dobra. Ja jestem Zajączka, to jest Hearts of Iron 4 na modyfikacji Kaiser Ice, seria z syndykalistycznymi Chinami. Wpadłem na pomysł, że w sumie możemy zrekrutować pierdyliard nowych żołnierzy, mamy 5 miliarda manpowera, więc 5 miliardów dywizji się przyda w dorobnych stakach. Po milion będziemy atakować wszystkich dookoła, jak mówię to starołacińskie przysłowie. No tak, no widać, że o pierwsze co robię event o Quebecu, no widać o czym był update, to coś tam w Kanadzie pozmieniali, no spoko. Okupacja Ningao. Mogę więcej prowincji zabierać. Czekaj, czy... Czy oni Tianjin, Tianjin, Dingjin sprzedali Japończykom? Okej, czyli ja mogę każdą prowincję od nich kupić. Oczywiście. Oczywiście. I co dostaniemy? To dostaliśmy. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Kolejna prowincja do przodu. Aż się zakrztusiłem tą prowincją. Bardzo dobrze. Argentyna, argentyńska komuna. Prawdziwe zwycięstwo socjalizmu, dokładnie, dokładnie tak towarzyszu. Kairski kongres, co my zbadaliśmy? Zbadaliśmy... to wrzuć szyfrację, niech będzie szyfracja. Ja tu się przygotowałem na... dwie Sycylie dołączyły do... Hongkong, oczywiście, Hongkong wciągnę. Wciągnę jak nie powiem co i Xianqiang, nie wiem co to jest Xianqiang, to jest Xianqiang? To jest Xianqiang. Oczywiście. 5 political powera za prowincję, a to Shanghai Shaixi. Dzień dobry, panie Mark Arxixiong. Ty widzę, że cały czas jesteś w Ontoncie. Nie wiem, czy to nie jest dobry moment, żeby zrobić tam naciski na Legation Cities, bo mamy coś takiego jak Fate of the Legations, tylko byśmy musieli zrobić to. Także no, widzicie, byśmy musieli zrobić... Co tam się dzieje? Czekajcie, oni dołączyli ten sojusz, to jest właśnie austriacki sojusz, dlatego się śmieję, bo ich wciągnęli do wojny. Natomiast Kaiser postanowił jednak zareagować na tego miłego pana i wszedł do wojny. Ciekawe, czy komuna francuska stanie w obronie Holendrów, bo to zły Kaiser atakuje. O, jak się wbijają, bo Kaiser nie ma dywizji na granicy, pada wojnę, a nie ma nic na granicy. Typowy. O, zagłęby, kolonia pada, ciekawe, czy Düsseldorf padnie. Okej. A wy jesteście w Ententie, nie? Okej, czyli wy nie będziecie interweniować. Herman van Forst... O kurwa, tu jakiś... Co? Obal... Halo, gdzie jest ten miły pan? Halo, przed chwilą go tu widziałem, jakiś zamach stanu był. Co tu się dzieje? Halo? Gdzie są syndykalisty? Co to za autokraci przeklęci? Kurde, wypowiedzieli wojnę... Kaiser powiedział wojnę, oni akurat zmieniali, że nie mogę na tą Kaiserkę patrzeć, co tu się, co to za burdel na tym świecie się dzieje. A jak amerykańska wojna domowa? No klepią się, panie Red, jak pan wyglądasz? No, takie 300 dywizji. A, ty, bo to skryptowane jest, duńska rewolucja, ale to... Czekaj, znowu są syndykalistami i... Ale spisowali i teraz... well yes, but no, but kuwa nie wiem co się dzieje. Wróćmy do amerykańskiego Civil War'a, to jest proste. 3 strony konfliktu, znaczy 4 strony konfliktu i się klepiemy. 300, no ładne, ładne, ładne. Oni wszyscy ze sobą walczą, nie? Tam, bo jak jedna strona zaczyna przegrywać, to tamte się ogarniają, ale... O Jezus, ten Pacific State taki jest słaby. Znaczy jego siła polega na tym, że jest w górach i ciężko go przepuszować. Fabryczki wolne. Wolne fabryczki. Fabryczki wolne, wolne fabryczki. Pytacie się, dlaczego infrastrukturę buduje? Bo to przyspiesza tempo budowy. Przyspiesza tempo budowy, a potem jak nam wchodzi update, w sensie nowa technologia, możemy więcej fabryk w stajcie, to już mamy 10 infrastrukturę i się automatycznie fabryczki błyskawicznie budują. A jak jest dużo wolnych slotów, to warto zrobić, warto zrobić.
Powinno się kalkulować dobrze. Rubera brakuje, to cykl, insulina. Ta insulina walczy, teoretycznie moglibyśmy... Co my właściwie robimy? My robimy jakieś military, piszy. Nie, tu trzeba robić te... Juany, gdzie są juany? Tu jest juany. I tu lecimy chyba w totalizmem. Bo ta Republika Chińska... Nie podoba mi się ta nazwa Republika Chińska. Poprzednia nazwa była lepsza. Gdybym wiedział, że będzie ta Krakowa, to bym nie zmieniał. Aha, i tu trzeba wszystko integrować. Każdą prowincję, co oni dostaną, to integruj te kolonie pod Legation Cities. Gdybym wiedział, że to ta decyzja, co tu klikaliśmy, że przyjmujemy przewództwo nad Chinami. Znaczy, nie wiem, czy to coś daje poza zmianą nazwy, ale na razie widzę, że tylko nazwa się zmieniła. Więc nie warto było. Oj, nie warto było, jak Stonoga powiedział. W tym jednym Stonoga miał rację. Ej, to jakiś inny pan jest. I teraz jesteście papetem Niemiec. Okej, nie wiem, co tam się dzieje w tych Legator Cities. Daj mi te juany. Znaczy, Boże, Shanxi. Wy sobie poradzicie, nie? Rozrysujemy ci linię ofensywy, cyk. Jak my stoimy z karabinami? 72 tysiące karabinierów na minusie. Tu wszędzie jest już piechota porobiona. Ty w ogóle możesz awansować, panie. Nie możesz awansować. Zawsze mnie bejtuje na te awanse. Ale ten pan może awansować. Ten miły pan może awansować i znowu zbejtowany na awans. Trochę mi się te Japończyki nie podobają, bo one są mega agresywne. One cały czas z Filipinami walczą i nie mogą tego podbić. Upadek bardzo... Nie, Centfaje przegrali! O, cios dla syndykalizmu światowego. I widzę, że Ottoman przegrywa, tak srogo przegrywa, tak srogo bym powiedział. O Jezus, Austriacy, tu desant brytyjski i Sycylię walczą, no tak, no. Kurde, szkoda, że tu Bobika nie ma. I ta Wenecja, nic się nie dzieje, daj, nic nie patrzymy, wszystko jest w porządku. Taka Szwajcaria przestała być neutralna. Birma skapitulowała, niedobrze. A Wenecja jest takim neutralnym krajkiem. Co wy macie? Merchant Marine, okej. Widzę, że królewska Alfonso z Wodogłowiem. On to jest ten, co ma udar, nie? Ten. Wygra jednak. Birma padła, ta? Relegation Council, okej. No mówię, że oni jacyś agresywni są ci, ja niby Hirohito, ale agresja z jego oczu bije z jego oczu. Rosja, co się na tym świecie dzieje? Ej, ten update wrzucili i nagle ten świat tak zapierdziela, nie dlatego, że mamy... Takie średnie profilowe, no widać, że był update. Tego serio, spróbuję dograć, mam nadzieję, znaczy prawdopodobnie tak eventy szaleją. Co Francja robi na Ceylon? Aha, bo wy z tymi walczycie, okej. Tak to wszystko szaleje. Zakładam, że ta Holandia też tak szalała. Dlatego, że... O, no z powrotem dostali inne drzewko. No Kaiserreich jest piękny. Co my chcemy zrobić? To Legation Cities, naciski? Może? Można by spróbować. Na pewno to chcemy. I do... Na zmianę w totalistów. Także go. Chociaż czekajcie, wy walczycie? Nie walczycie. Można poczekać, aż wajnie drugi Weltkrieg, bo jest w sumie styczeń 39. Zaraz Francja powinna wejść w konflikt z Niemcami. To może troszeczkę Austriaków uratować. Chociaż no, to zatrzymuje. Nie no, ja nie wiem, jak oni ten wężyk alpejski. Indochiny zaatakowały Syjam. Indochiny nie są słabe dość? 15, 12, 26. Znaczy mają dwukrotnie więcej dywizji, przemysłu, wszystkiego. Jakbyście dali mi sojusz, to bym wam nawet pomógł, a tak to widzicie, no lipa totalna. W sumie 39, czemu ja karabinów nie zbadałem? Moja armia to karabiny. Aha, i czekajcie, zające same bomb. Wojna. Make war, not love. Dokładnie. Shanxi, jak wy wyglądacie? 13-27 dywizji. War support, infantry. Ma gold transfer, okej. Tianqinchan staff. Division attack. Widzę, że oni mają małą armię, ale mega zbustowaną. Maszriki-siki-siki skapitulowały. Maszriki-siki. Ceylon skapitulował. Okej, a może Ottoman Empire da radę? Bo widzę, że tutaj trochę się wbił ten zachodni półwysep arabski. W Palestynie walczą. Iran też się cofa. Iran gdzieś tutaj już był. No mówiłem, że Ottomanem teraz dużo łatwiej jest. Jak wygląda komuna? I Kaiser? Dobra, Wargola mamy. No i koniec hiszpańskiej wojny domowej. Ale to nas nie interesuje, bo my właśnie ci, kto talent, fur zając und Kaiser, o, insulina nie może nam, czemu nam insulina nie dostarcza surowców? Halo?
Czemu insulina nie dostarcza surowców? Nie wywiązujecie się ze swoich umów? No to cyk do Chin. Póki jeszcze istnieją. Gdybyście Saigon stracili. Gdybyście zajęli te dwa porty, to mielibyście kociołek, ale... Mówię wam wysłać... Czekajcie, bo my wojnę mamy. Czy wydajecie radę? A właśnie, samoloty. A samoloty są przypięte. Ja przypiąłem wszystkie samoloty? Boże, jaki jestem geniuszem. My zaczęliśmy robić już kasy. Tak, kasy są robione. To wrzuć mi w sumie te kasy, bo one stoją w magazynach. Się nie kasują, w sensie nie zwracają. I latajcie sobie tam. Bombardujcie ich. No łatwo. Myślałem, że nie będziemy mogli się przebić. Nie będziemy mogli się przebić przez te góry, doliny, rzeki. Ale tu wchodzę, że wchodzimy jak w masełko, jak zajączek w marcheweczkę wchodzimy. Dobrze, dobrze. Spanish Civil War over, interesujące. Kurde, wkurza mnie to, że Japończycy zebrali tam jedną prowincję. Nie mogliście mi wszystkiego sprzedać? Wszystko bym kupił. Nawet po 10 political powera bym miał. Ty, a fajnie by było, teraz powiem na pomysł, że jak to Legatem City zbankrutuje, to fajnie, że no spoko opcja, że można to kupować, ale fajnie jakby dali opcję, że na przykład można licytować te prowincje. Kto więcej political powera zapłaci, albo nie wiem, cywilniaczkami na jakiś okres, to by było zarąbiste. To by było dopiero zarąbiste. Co my artylerii nie robimy? Co? My artylerii nie robimy. O czym ty do mnie mówisz? My artylerii nie robimy. Co to w ogóle było za stwierdzenie, nie robimy artylerii? Ty, ale poważnie, jakby to Legatum Cities upadało i dali możliwość, że tam te wszystkie mocarstwa i sąsiednie kraje licytują się, to by było zarąbiste. O kurwa, jakie to by było dobre. Jakie to by było dobre. O kurwa, tu jeszcze jest tyle slocików. Buduj tutaj infrastrukturę. Go, 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 go. Okej? Serio, łatwo idzie, łatwo. Myślałem, że będzie ciężko z nimi. Okej? Okay? Że w tych górach, może mieli małą armię, ale mieli dużo lepszą jakościowo od naszej. Okej? Okay? Także no. tak. To ma kliczki chyba teraz? Ty masz papeta w postaci Tybetu i Mongolii. Fajne okularki. Okej. Okay. Okej, okay, tu się wystawiają dywizje nowe. Trzeba będzie uzupełnić to. 100%, 100% jeszcze pobudowaliśmy do szetki. No, zając przygotował infrastrukturę i nie widzi, jest ślepy. Typowy zając. Gdzie ja tak pobudowałem? Gdzie to się budowało? No nic, dobra, zacznij mi tu budować, tu budować i tu budować. Już nie wiem, czy nie powinniśmy troszkę zainwestować w marynarkę. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale jeżeli mamy kiedykolwiek walczyć z Japończykami, to musimy prędzej czy później... Po co marynarka, jak są bombowce morskie? Zrób mi to, bo w sumie nasza armia bazuje na piechocie. Wypadałoby zrobić, zmień karabiny. A nie, to samoloty się zrobiły, okej. Okay. Fightery, no to okej, okay, cyk, cyk, cyk. Aluminium brakuje. Gumy jest za dużo. Okej. Okay. Czy ja chcę coś wysłać Indochinom? Ile ja mogę dywizji wysłać? Bo oni dostają, oni to przegrają, nie land list, tylko wolą. O, dwie dywizje. Dwie dywizje piechoty nic nie zmienią, ja mam samą piechotę. No i dalej się podcinać, nie list. Indochiny upadną. Nie wiem, czemu oni nas oproli, nie chcieli sojuszu. All China National Labor Syndicate. Ja! Dokładnie tak, przedwiązkowa partia. Czy ja chcę coś tu zmieniać? W sumie... W sumie to nie byłoby głupie. W sumie to nie byłoby głupie. Będziemy bazowali na piechocie. Możemy to wrzucić. Możemy to... Dzieci... Kurwa. Nie podobają mi się te Japońcy. Poważnie, bo one prędzej czy później, oni są tak agresywni. O, ten znowu coś atakuje. Ważowy ziomek. Pewnie mu portal zmienili. Saminkowa portal w tym update'cie się zmienił i teraz... No widać, że był update. No widać, że był update, state'y pozmieniane. Ale odpukać, dzięki Bożu, działa. To jest najważniejsze. Trzeba szybko skończyć tą serię. Ty... Kononowicz jeszcze się trzyma. Nie, gdzie jest Kononowicz? Halo? A tu jest Kononowicz. O Jezus, dobra, on się jednak nie trzyma. Też bym mu wysłał wsparcie, ale nie mam jak. Znaczy, sam będę walczyć nie będzie, nie będę, a dwie dywizje ochotnicze. Kurde, i ten Nepal, który teraz odbija. O Jezus. Kononowicz do Podlasia, tu Ruscy trzymają pod... No może to nie jest Podlasie dokładnie, ale lecisz. Własną enklawę będziesz miał. Możemy dalej prowincję korować? Nein, nie możemy. Reforma armii, o, mu za 50, okej. Okay. Może być.
Jak my z karabinami wyglądamy? 36 tysięcy na minusie. Robimy 300 karabinów dziennie. Arta się robi. Kiedy mi wchodzi ten boost za doktrynkę, że mi się combat w dywizji zmniejsza? Organizacja Infantry Combat dopiero jest tutaj, trochę daleko. Kim ty kurwa jest? Skąd oni się wszyscy biorą? O co tu chodzi? Syndyk, nie, to była najpierw Republika, nie, to była Monarchia, bo rządziła Wilhelmina, potem był zamach syndykalistów, potem była wojna z Niemcami, w międzyczasie wojskowi przejęli władzę, by zostać obalonym przez kolejnych syndykalistów i teraz powrócili znowu wojskowi. Już tak to wygląda. Oj, kolejne nowe drzewko. Co partia to nowe drzewko. Podoba mi się. Podoba mi się. I to jest właśnie magia, magia Kajzerki. Dobra, ty masz tu cyk. W sumie tak. O, cyk. Okej. Okay. Zarąbiście. Zarąbiście. Są jakieś dywizje do wystawienia. Weź mi to wystaw. 26 dywizji. Daj jedną dywizję tu. W sumie inaczej to zrób. Daj tu 7 dywizji. A te 18. Możesz tu przypiąć, dać... Tak, wiem, że są niewyszkoleni, ty masz plan speed, urban movement, a w sumie możesz awansować sobie. I cyk tu od strony Mongolii, bo puszujesz. Mhm. Mhm. Go. Go, go. A wy będziecie z marszałkiem lecieli. No i perfekcyjnie. Problem będzie... Serio, ta Japończyk... Ta Japonia jest tak agresywna. Znaczy, nie kojarzę drzewka, ale widzę, że oni poszli jakąś totalną agresję. I się boję, że oni mnie zaatakują. Ale na razie nic z tym robić nie będziemy. W razie czego to szybko dywizję będziemy milicję wystawiać. Dobra, integruj prowincję. Znowu czegoś nie możemy. Aha, no tak, no Indochiny upadają, dobra. No to polecimy do Dominion of India. Go, nie chcę kupować od potencjalnych przeciwników, czyli od Niemiec, od aliantów. Od aliantów. Problem jest taki, że Niemcy i alianci posiadają większość gumy. Dla syndykalistów nic się nie stało. Żadna guma, z której mogę, by mógłbym samolocik zrobić. Ale spokojnie, damy radę. Ty mi robisz ta wszechzwiązkowa, północna, cyk, 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 zrobisz mi zamach stanu. Bo teraz ta nasza totalistyczna partia, Kam Zok-Cu, jest de facto jakiś Kumioting Central Bureau for Intelligence and Special Method Jiang-Jing-Jiang-Jing-Yu-Tiebi-Ju. To jest coś na zasadzie jakiegoś NKWD, czy coś takiego syndykalistycznego. I chcemy, żeby to coś przejęło władzę. Tak mi się wydaje. Także go, zamach stanu. Ha, ha. Go, lecimy. No, w międzyczasie pokorujemy, powystawiamy dywizję i polecimy integrację północy. I będą Chiny zjednoczone. Mystery letter. Oho, zaczyna się. No tak, zaczyna się. Let's hope that was prank. Partia ma się dobrze, partia ma się dobrze, niczym się nie przejmujcie. Ci radykalni socjaliści, oni, to wszystko jest dobrze. Opium Trade Access. Okej. Okay. Trochę mało duchów narodowych mamy. Gdzie jest problem z zaopatrzeniem? Gdzie jest problem z zaopatrzeniem? Tu jest jedyna styk, tu jest perfecto. The source. To będzie taki pokojowy zamach stanu, 10 political power, to akurat szkoda, bo political power jest mega potrzebny. Ile my w ogóle political power dostajemy? 0,72 za opium, za armię, reformy, integrację, aha, bo my integrujemy. Mein Führer? To co słyszeliście, to był follow na Twitchu, także jak ktoś nie followuje Twitcha, to zapraszam, bo streamy są od kilku dni tylko na Twitchu i będą tylko na Twitchu. Obecnie ciśniemy europkową Brytanię. Co tu się dzieje? Czekaj, ale to chyba nie... Nie, czekaj, pozycja... Ale to jest wojskowi w partii? To jest... Czekajcie, bo to jest event odnośnie reformy armii, czy... Tego zamachu stanu, co my robimy? A co ja mam tu wybrać? Spajos... Nie, to jest chyba odnośnie zamachu stanu. No dobra, miej oko na to spotkanie. Zobaczymy. My cały czas mamy tą narodowo-rewolucyjną armię. No aż takich debuffów już nie daje. Ważne, że ten army command power powoli leci do góry. Powolutku.
Możesz coś skorować? No, nope, nie możesz nic skorować. Jak to wygląda? Co to za desanty, co to za serie upadają? Ale Rzym się... Ty, Watykan przestał istnieć! Zanektowali Watykan. Ferdinando III. Gdzie jest Papal State? O, totaliści 1% i to mi się podoba. To mi się podoba, 1%. Austria się broni. Modern equipment. Kaiser ma wyrąbane, że jego ład światowy upada. Ale nie no, to teraz w sumie mogą dać radę. Znaczy pewnie Austriacy, znaczy Boże, Austriacy, Węgrzy trzymają ten sojusz przy życiu. Poważnie, że tu nie ma drzewka dla Węgier, które teraz powinny... spoko. Przygotowany jest zamach stanu na partię, więc co robisz? Wysyłasz tajne jednostki, które są odpowiedzialne za ten zamach stanu. Liczysz na to, że się uda. O, już tylko 10 tysięcy karabinów na minusie i to mi się podoba. Więcej fabryczek. Więcej fabryczek. A, wy się już to robicie. Gdzie jeszcze jest dużo slotów? K jest dużo slotów. Tu jest dużo slotów. Możesz pobudować infrastrukturę. Go. Który mamy rok? 39, nie? The plot is exposed. Daichu Chufeng? Ale czekajcie, to jest ten? Tak, to jest Daichu Chufeng. Rested him. I co? Udało się czy nie? Czekajcie, bo czekajcie, mamy 39, my w ogóle przemysłu nie robiliśmy i tego nie robiliśmy, musimy to zrobić. Kurde, te 3 sloty trochę mało, czy ja mam gdzieś tutaj... ho! Niespodziewany obrót wydarzeń. Okej, okay. Czyli... O, udało się i mamy totalistów. Co to za flaga? Gdzie jest jakiś czerwony kolor na fladze? Gdzie są ale są totaliści, najbardziej radykalna opcja syndykalistyczna, podoba mi się. I mamy nowego pana rządzącego. Takie, tak jakby, nie wiem, w Rosji NKWD przejął władzę? Znaczy tak to się, tak chyba najprościej to wytłumaczyć. Udało się. No i teraz mamy prawdziwy syndykalistyczny, totalistyczny kraj. Teraz można naprawdę robić permanentną rewolucję, ale zanim to zrobimy, trzeba zjednoczyć resztę Chin. Więc no, dzisiejszy odcinek polegał na tym, że... No i wiedziałem, te bandyty tutaj wjechały na pełnej indonezyjską unię, syjamskie, Wietnamy mi atakują bandyty. Sztali mi zaczyna brakować od komuny francuskiej. To są syndykalistyczni przyjaciele, totaliści. Wy też poszliście w totalistów? A, w zwykłych syndykalistów. Okay. Communal industrialization, okej. Okay. A ta? Serio? Naprawdę, zamiast wybrać tego patagańskiego watażkę. Macie bojowe, a mogliśmy dać sobie sojusz, mogliśmy. Odrzuciliście naszą rękę i co? I teraz nic. Kurde, jak zmienić napis tego kraju? Niech to będzie, nie wiem, totalistyczny Chin. Czemu to jest Republic of China? Może być, nie wiem, Republic of Czechy, czy cokolwiek. Tak głupio brzmi Republic of China. Naprawdę smutnie to brzmi. Align tax into our nation, ale ja tu nic nie mogę chyba, nie? Bo to wszystko jest nie moje. A te kukulkanaty, to co to jesteście? Wy jesteście niepodlegli, okej. Okay. Ja nic tutaj nie zintegruję. No możemy dalej prowincję korować. Tyk, koruj. O, znowu mamy 5 miliona manpowera, okej. Okay. More divisionen, more. Jaki mamy template? 20, bez arty. Można by artę wsadzić. Kurde, przydałoby się to skrócenie komatłyfu, byśmy porobili sensowne dywizje. Bo na razie to co? Musimy czekać. Co to się dzieje? A, bo Iran nie jest sojusz. Francja zaatakowała Francję. Iran jest w pakcie kairskim i Arabia Saudyjska prowincja podpierdziela. Czekajcie. Czyli, że tak powiem, totalen krik, ja! O nie, Indie się zjednoczyły. O, fuck, Indie się zjednoczyły. Kiedy ja przegapiłem moment zjednoczenia się Indii? Bo Edwardzik, to jest Edwardzik, zjednoczył całe Indie. Więc ma pod swoją kontrolą Kanadę zboostowaną. I... Indie. No widać, że był update do kaiserki. Widać, że był update. Okej. Okay. No dobrze, więc jeżeli teraz wybuchnie wojna z Niemcami,
No to tak trochę ta komuna francuska może mieć przypał, bo będzie walczyć dosłownie z całym światem. Szkoda, że tej Austrii nie mogą tego dokończyć. Ale tu powoli, powoli przez te Alpy się przebijają, tak średniawo. Dobra, ja bym chciał zabezpieczyć... Tak, Maklika chciałem zabezpieczyć. Na razie Legaton Cities nie ruszamy. Wydaje mi się, że jak Niemcy będą zajęte jakąś wojną totalną, pewnie Puppet będzie brał udział w tej wojnie, to Second Melbourne Uprising. Co wy poszliście? Nacjonalistycznych populistów, ale macie tak popierdzieloną partię. Krażdę syndykali. Co krażdę syndykali? Co krażdę syndykali z bandyty, Judasze? Bebiki. Stali potrzebujemy więcej. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Trzeba zupgrade'ować wydobycie. Wy macie jakieś surowce tu na północy? Macie sztal? Gówno nie macie. Trochę biedny surowcowo te Chiny. Jego szału nie ma. To są surowce. Okej. Okej, upomnimy się o nie. Tu jest 200, o Jezus, to jeszcze sporo. Kurde, Iran przegrał. Znaczy, czy to dobrze, czy źle? W sumie nam to Lotto, kto wygra tą wojnę? Ottomani to wygrają. Byli w fazie upadku, gdzieś tutaj siedzieli, a mimo wszystko wygrają. Także, no, Ottoman jest mega silny. Dwie Sycylie powinny paść. Przebili się przez Sycylię, tu mają desant sensowny na polu z portem. Od tej strony. Rzym można już na dwie strony atakować. Upadek Rzymu, o właśnie. Recover this. Ale serio, kiedy zniknęły... kiedy zniknęły te... co? Japońcy wszystko zabrali? Co tu się dzieje? Przecież oni dopiero weszli do wojny. Jak oni tyle warscora nabili? Halo, co się dzieje? Jakieś papety porobili. No, japońskie papety, nie? Ty, jak oni to... To z eventu chyba pisowane było. Oj, Filipiny. Kurde, czuję się otoczony. Tu mamy imperialistyczne Japonie. Na północy jest Savinkov, kurde, ten bandyta agresywny. Tu mamy od południa Siam potężny z Japonią. Tu znowu Ententa. No, czuję, że nasza Republika Chińska jest zagrożona. Trzeba zrobić totalny krik i wypowiedzieć wojnę wszystkim dookoła. Także wtedy może poczujemy się bezpieczni. Znowu karabiny na minusie. No to więcej karabinów, no prosta sprawa. Bardzo prosta sprawa. Więcej surowców. O, zarąbiście. Dobra, i myślę, że dzisiejszy odcinek można zakończyć. Wiem, że trochę był przegadany, ale w następnym odcinku będziemy się wbijali na północ. Będziemy to wszystko zajmować, więc sobie podwoimy wielkość kraju. Coraz będą gówniane prowincje, ale będziemy więksi napisowo, nie? O, więc no, secure the north, northwest. Okej, okay, spoko. I to w sumie wystarczy to, Baklikę zaatakować, bo oni wszyscy są w sojuszu, wszyscy są papetem. Także... co my możemy tu zrobić? Stolica, coś możemy fajnego zrobić? Kordzibi... 500 karabinów, a brzmi jak plan. Może tu trochę przemysłu? O, przemysłu możemy zrobić, dobra. Łapek w górę, soczysty komentarz, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Pokojowy zamach stanu, także... jak na totalistów, syndykalistów... Kurde, mało poparcia mamy, trzeba zwiększyć poparcie totalistyczne. Dajciu, tank, cing, tank, tung. Trzeba napis zmienić i flagę zmienić. I kolor bardziej czerwony. O. I będzie dobrze. Oj, Battle of Wall na koniec się odpaliło! Oooo!